Kapibary to największe gryzonie na świecie. Pochodzą z Ameryki Łacińskiej, jedzą rośliny i nie atakują ludzi. Dlaczego więc nie mielibyśmy ich polubić? Odpowiedź znają mieszkańcy zamkniętego osiedla Nordelta pod Buenos Aires. Mówią, że kapibary zbyt szybko się rozmnażają, niszczą ogrody i walczą z psami, a rząd nie pomaga. Każde rozwiązanie, które podejmuje Stowarzyszenie Mieszkańców, musi być wcześniej zatwierdzone przez Dyrekcję Flory i Fauny prowincji Buenos Aires. Osiedle Nordelta powstało w 1999 roku. Zostało zbudowane w delcie rzeki Parana, na podmokłych terenach, które wcześniej były siedliskiem różnych dzikich zwierząt. Teraz, kiedy kapibary powracają, rząd wydaje się być po ich stronie. Nie mamy zamiaru w żaden sposób popierać niczego, co szkodzi dobru dzikich zwierząt lub ma na celu ich eliminację. Nie ma mowy. Musimy znaleźć sposób na stworzenie zdrowej koegzystencji między zwierzętami z tego siedliska a ludźmi, którzy zdecydowali się żyć akurat w tym miejscu. Niektórzy chcieliby przenieść zwierzaki na inne pobliskie mokradła, gdzie teoretycznie mogłyby pływać do woli. Ale i te mokradła znikają, przejmowane są przez nieruchomości i rolnictwo. Wciąż nie ma ustawy, która chroniłaby siedliska zwierząt. Pouczający przykład zza oceanu. Zanim wybierzesz miejsce na swój nowy dom, pomyśl o kapibarach z Buenos Aires.